Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic. Przypominam, łapka w górę, subskrypcja, najlepiej komentarz. Musimy zebrać rzeczy niezbędne do stworzenia Ulumulu. Za chwilę się tym zajmiemy, na razie wyjdźmy sobie z tej kopalni. Nie wiem, czy mogę się stąd teleportować, sprawdźmy to. Szósteczka. Nie mogę, muszę wyjść na powierzchnię. Okej. Czyli idziemy tutaj. O, co to było za przecięcie? Dziwne. Świetnie. Okej. Jesteśmy na górze. A gdzie jest Gorn? Co tu było? Lekka kusza. Zbieramy. Teraz, o Gorn. Witaj! Siema! Do boju! Nie można go poinformować o tym, że to już koniec. Bełt. Bezi, wejdź tu na górę. Oj. No nie tędy droga, na pewno nie. Okej, ładujemy się po drabinie. Niestety. Kupiłem sobie nowe biurko. I właśnie pierwszy raz przy nim siedzę i może być mnie troszkę inaczej słychać, ale... Ogarnie się to. Do następnego nagrania na pewno. Okej, okay, Stary, to się dopiero nazywa trudna walka. Nie spodziewałem się, że strażnicy Gomeza będą stawiali tak zaciekły opór. Grunt, że kopalnia znowu jest w naszych rękach. Zostanę tutaj i dopilnuję, żeby tak już zostało. Świetny pomysł. Co słychać? Na razie cicho. W wolnej kopalni nic się nie rusza. Lee powinien niedługo podesłać tu posiłki. Póki co postaram się tutaj rozgościć. No i słusznie. Do zobaczenia! Zostawiamy go. Przenosimy się do nowego obozu. Saturas, coś? Halo? Za potęgę magii! Okej. Okay. Piąty krąg magii. Dobrze. Wprowadzę cię w arkana piątego kręgu magii. Od tej pory będziesz mógł wykorzystywać magiczne runy zaklęć ognistej burzy i lodowej fali oraz posiądziesz moc niszczenia ożywieńców. Jednak najpotężniejszym zaklęciem piątego kręgu magii jest tchnienie śmierci. Gdyby udało ci się kiedyś odnaleźć tę runę, dysponowałbyś niewyobrażalną mocą. Okay. Staraj się nie wykorzystywać magii tego rodzaju bez potrzeby. Jest ona darem od Boga Ciemności. Nauczyłem cię wszystkiego, co sam potrafię. Poznaj granice swoich możliwości, a poznasz samego siebie. Szata arcymaga, ja nie mam jej przypadkiem? No mam, taką samą jak on. Spoko. Riordan? Za potęgę magii! Ten sam głos. Pokaż mi swoje towary. Ile ma butelek, co? Myślę, że powinniśmy wziąć sobie parę przedmiotów stąd. Wezmę te średnie na razie. Ze cztery takie. I mogę wziąć siedem takich. O. I lecimy z tematem. Oj nie, no to wezmę też te. To nie są takie drogie rzeczy. Kilo w pałka, ciężka kusza, lekka kusza. Bełty. Tu jeszcze masę śmieci mamy, nie? Te, no nie wiem, nie wiem. Mogę wziąć po dwa jeszcze takie.
I co my tu mamy? Coś mieliśmy zostawić, nie? Kieł cieniostwora, język ognistego jaszczura. Kieł chyba błotnego węża. Zaraz sobie to wszystko ogarniemy. Talerze, brzytwy, amfory, to są same śmieci. To jest nam kompletnie niepotrzebne. Ostrza też nie. Dobra, zróbmy tak. Fajnie. Idziemy do wilka. Oczywiście noc, nie? W tej historii musi być jednak jak żeby inaczej. Jeśli myślisz. To nie wygląda jak dobra droga. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Mam już dość tej papleni. To się chyba nigdy nie zmieni. Kiedyś takie sprawy. Wilk. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Siema. Zebrałem mnóstwo płytek z pancerzy pełzaczy. Fantastycznie! Natychmiast zabieram się do roboty! Jej. Jak długo to zajmie? Nie mam pojęcia, to coś zupełnie nowego. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiłem. Okej. Okay. Będziesz musiał zaglądać do mnie od czasu do czasu. Tak też zrobię. Na razie to skorzystam z twojego łóżka. Hej, ty! Co się dzieje? Lepiej się do tego nie mieszać. To nie było zbyt. Przyniosłem ci kilka tych płytek, o które prosiłeś. To za mało. Nie starczy na całą zbroję. Okay. Przynieś mi więcej płytek. Okej. Okay. Jak postępują prace nad nowym pancerzem? To zajmie dłużej niż myślałem. Te płytki są niezwykle twarde. Nie bardzo wiem, jak mam je ze sobą połączyć. Daj mi jeszcze trochę czasu. Dam radę. Zaufaj mi. Spoko. Pohandlujmy. Pogadajmy lepiej o czymś. Skupuję. No nieważne. Nie powinieneś wierzyć w to wszystko. Okej, 15 płytek na zbroję. To co, obóz na bagnie, tak? Obóz na bagnie. Mamy taką runę. Mam już dość tej paplaniny. Dawno nas tam w ogóle nie było. To zobaczymy sobie od razu, co tu słychać. Cześć. Świetnie. Może. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Sprzątnęli Beriona. To się chyba nigdy nie skończy. Okej. Musi być jednak ziarno prawdy. Sam Iberion udzielił mi pozwolenia. Kłamcy łatwo mogą stracić język, więc uważaj, co mówisz. Przysyła mnie nowicjusz Lester. Znam Lestera. Można mu zaufać. Możesz przejść. Dzięki. To się chyba nigdy. A jak tu się sprawy mają? Kto tu teraz trzyma pieczę nad obozem? Świetnie ci idzie, Natalia. Chani. Z tego co pamiętam. Źle pamiętam. Chyba, że z kuli ognia go trzepnę. Jednak nie. Ojej. No. Nie najgorzej. O, Iberion, siema. Już nie śpisz? Ale nie ma tu Korangara. To co, wybierzemy się teraz na bagno. Zapolujemy na błotnego węża. Pyk. Jeszcze zobaczymy, jakie zaklęcia tutaj ma łepek. Bal. Lepiej się do tego nie mieszać. Na te jakoś, nie? Nie chciałbym teraz być w jego skórze. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Zapewne masz rację. No, wszyscy są tu do nas dobrze nastawieni. W sumie, jakby nie patrzeć,
Bardzo im pomógł, Bezi. To nie było zbyt mądre. Tutaj chyba. Jeśli my... Jak on się nazywa? Balkadar. Jakie masz runy, kolego? Uderzenie burzy. Pirokineza. Urok, kontrola. Nie, tam. Ale ma 1000 bryłek. 1000 bryłek. Ja niespecjalnie mam już czym handlować teraz, nie? Mogę mu zostawić te księgi. No dobra, jest 600. 600. Może many troszkę? Co kluczem do tego jest siła twego ducha. Okej. 5, 10, 15, 20. Ile mamy many teraz? 70. Spoko. 70 punktów. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcy. To już jest coś. Kiedy? Jak się dostać na bagno stąd? Nie chciałbym być teraz w jego skórze. To nie mój problem. Najlepiej to tędy. On tu nie podskoczy. Och, jeny. No cóż, bywa. To nie mój problem. Chodźmy dalej. Jeśli myślisz, że... O, super. I tędy. I jesteśmy na bagnie. Tutaj ten nawiedzony. Jak on się nazywa? Balnetbek. Co słychać? Tylko uważaj, żebyś nie skrzywdził moich kochanych drzew. Spoko. Balor, nowicjusz. Nic ciekawego. O, są. Ognista burza. Jak to pójdzie? One nie są za szybkie. I nie są za mocne. Jeszcze pod wodą to okej, nie? Mamy kły błotnego węża. Kły trolla, zęby błotnego węża, róg cieniostwora i smoczy język. No dobra. Smoczy język to będzie na plaży. A plaża najbliżej będzie... Myślę, że od nowego obozu. Szybki teleport. Okej. Pyk. Ciśniemy. Oj. Lepiej się do tego siup. Niebierz. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. To się chyba nigdy nie skończy. Chciałbym być też więcej się powtórzy. Dalej naprzód, Bezi. Ciekawe, jakby się grało w Gothica na padzie. Muszę to kiedyś sprawdzić. Przeżyję? Hop. Jest okej. Tu choracy, nasz ziomuś. Strachu, zostaw mnie. Oświeciński. Pewnie masz rację. Pewnie mam rację.
jeśli nie mój problem. To i patrole na północy mamy stąd niedaleko, nie? Eliksir przestał działać. Łyknę sobie to. Nawet ze dwa takie. Jeden taki. I napój lekkości. Okej. I teraz musimy przejść pod mostem, tak? Czy ja dobrze myślę? Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać, nie? Jakieś gobliny. No i co wy na to? Okej. Nie było źle. Ale to nie jest ta plaża. Zastanówmy się, tam też są gobliny. W sumie stąd najbliżej to mamy na północ patrola. Tylko kurczę, gdzie go szukać? Jest tu coś zawarte na ten temat? Łe. Te potężne stwory zamieszkują górzyste tereny w północnej części kolonii. Bach. Ojej. Okej. A gdzie możemy spotkać trolla? I czy w ogóle będę w stanie z nim walczyć? Jeżeli będzie odporny na zaklęcia, to spróbuję bronią. Myślicie, że tutaj? Taki zaułek jak znalazł, nie? Jest troll. Troll. Dostaję po 90. O. Okej. Bijemy. Jeszcze dwa strzały. Koniec many niestety. Pyk. Wow, nawet poziom. Jest kieł trolla. Kolejny załatwiony. O, stara kopalnia. W sumie tutaj jeszcze nie byłem, odkąd się zawaliła niby. Możemy zobaczyć, jak to wygląda w tej chwili. Ale łyknę sobie napój. Jest zamknięte. Okej. Nie traćmy zatem czasu. Musimy spotkać cieniostwora w lesie. Cieniostwora. Tu raczej żadnego nie będzie. A przynajmniej nie kojarzę, żeby jakiś tu był kiedykolwiek. Czy mogę tę jaskinię sprawdzić? O! Mamy cieniostwora. Czyli jeszcze tylko język smoka nam został.
Ognisty jaszczur. No to ziemia orków, tak? Albo ta plaża z wrakiem. Gdzie był ten wrak? Mapa. Okej, już chyba wiem. To jest jednak obóz na bagnie. Obóz na bagnie. Świetnie. Miksturka. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. A nawet i dwie, dlaczego by nie? W tej historii. I co, napój lekkości. I lecimy. Kurczę, może tędy będzie się dało przejść tam. Jeśli się nie mylę, to jest tutaj za wzgórzem. Pora zapisać. Jeśli myślisz, że... No, jak na razie nic nas tu nie blokuje. Hop do wody. No, niestety tutaj napój nie działa, nie? Co, czy to będzie tu, czy nie? Jest wieża mgieł. Wróć, to jest oczywiście... Matko Boska, wieża mgieł. To jest klasztor zmiennokształtnych i tutaj jest nasz wrak na plaży, tak jest. I jakaś jaskinia, dobrze widzę? A to o tym akurat zapomniałem, chętnie zajrzę do środka. Chociaż coś mi zaczyna świtać. Mhm. O nie. Okej, działa. Jest ognisty jaszczur. Uderzenie wiatru, piorun kulisty. Siup. Siup. O, to było szybkie. Okej, jestem już z powrotem. Muszę to jakoś inaczej rozegrać. Skoczę sobie tutaj. Może będzie bezpiecznie. W sumie mamy piąty krąg. Możemy sobie wypróbować lodową falę. Lodowa fala. Może teraz? No nie sięga ich. Okej, dostają. No teraz już nie dostają, nie? Raz. Dwa. Trzy. Ogarnięte. Mamy wszystkie przedmioty. Rozejrzyjmy się przy tym wraku. Są kolejne jaszczury. A na samym wraku, z tego co widzę, nic nie ma. Nie. Rekwizyt, nie? Mamy wszystkie przedmioty, ale chciałbym jeszcze zajrzeć do tej jaskini tutaj. Nawet sobie zapiszę z tej okazji. Cóż to jest? Okej. Ma rozwinięcie. Potrzebna nam będzie mana pewnie. Super. Co nas tu czeka? Stąd się już będziemy teleportować i szybko się udamy do wolnej kopalni.
do Tarroka. Szkielety. O kurde, szkielet wojownik. Okej, spoko. Szkielet zwiadowca. Co z tobą? Strasznie hałasuje, nie? O. Rozleciał się, okej. Całkiem szkieletowo się zrobiło. No dobra, to szkielety szkieletami, ale... Co dalej? Szkielet maga zwierzy mgieł. Ała! O! Dobra, szkielet maga leży. Jeżeli można to tak nazwać, bo on latał. Nic mnie nie goni, okej. Czyli jednak to była wieża mgieł. Znaczy nie tam na wzgórzu oczywiście, tylko... Gdzieś tam sobie myślałem, że ta jaskinia się jakoś łączy z wieżą mgieł. Kurde. Co za szkielety, no. Dramat. Okej. Teraz ty. Załatwione. Musimy odejść. Bo szaleje tu zaraz. Okej. Cóż to za fajne rzeczy. 117 bryłek, 100 bryłek. O, tu jeszcze jakieś dobre skarby. Taki tricik. I tu już jest wyjście do wieży, nie? Jest, ale w którą stronę? Tu coś jest? Nie ma nic. Może te spora się podleczyć troszkę. No i świetnie. Są kolejne szkielety. Kurczę, chciałem poczarować. Siekacz. Siekacz. Potężna broń. Tam jest jakaś mikstura. Zajdźmy sobie. Pochodnia, ryżówka, napój. No dobra, aż tak nie będę się tu zagłębiać, nie? Jest wyjście. Jeszcze co? Kurde, szkielet. Strzelił mnie w dupę. No i załatwione. Wieża mgieł. Cześć. Przysnął na służbie. Wielki błąd. Tu jeszcze jakieś wejście. Jest szkielet wojownik. Trzeba go wyeliminować, okej. A te wojowniki całkiem silne są, nie? Spoko, kolejny gryzie glebę. Zasłużony odpoczynek otrzymują ode mnie. Powinny podziękować jeszcze. Też nie wiem, czy zasłużony. A co mnie to obchodzi? Jest jeszcze drabina na górę. Ale nieważne. Taka wieża mgieł właśnie.
Wojeny, ale się skichałem. Okej, okay, teraz tak. Za potęgę magii! Nie przeszkadzaj. Obyś wrócił. Nie przeszkadzaj, koleżko. Napój lekkości. I naginamy do Tarroka. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Au. To nie było tendencyjne. Ludzie zawsze. To nie było zbyt mądre. I tenże Tarok da nam ulu-mulu, tak? To już się wie. Ci tu. Czekają na odpowiedni moment, żeby uderzyć na wolną kopalnię. Gratuluję. Już przeciwników żadnych się tu nie spodziewam w sumie. Napój się skończył. A jeszcze jeden lekkości mogę wypić. Już nie jest daleko, także powinien wystarczyć. Ciekawe, co Gorn tam robi i czy otrzymał już posiłki. No jak to tu wygląda? No nie za wiele się zmieniło. Ojojoj. Ledwo się udało. Okej. Należałoby się podleczyć. Bełt rodem z Matrixa, nie? Hop. Hop. 24 poziom. Skończył się napój, ale już nie będę wrzucał następnego. Jesteśmy na miejscu, tu nas czeka trochę skakania. Świetnie. Skoczysz tu? O, super. I tu? Nie no, rewelacja. A teraz spadniesz na dół? Ty no, Bezi, nie rób jaj. O. I tu jest nasz orkowy koleżka. Świetnie. Okej. Okay. Ork niewolnik. Cześć. Mam już przedmioty potrzebne do sporządzenia ulu-mulu. Obcy być silny wojownik, dać rzeczy, Tarrok zrobić ulu-mulu. Gotowe. Obcy nosić ulu-mulu, być dumny, Tarrok teraz spać. To dobranoc, koleżko. Mamy ulu-mulu. To jest jednoręczne czy dwuręczne? To jest chyba jednak dwuręczne. Broń dwuręczna, tak jest. Ale mamy. Ulu-mulu. Spoko. Obcy nosić ulu-mulu. Tutaj zaczęliśmy i tutaj też sobie skończymy. Dlatego ja dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczyska w następnym odcinku.